Jesteśmy świeżo po mistrzostwach polskich kadetów, które odbyły się w Koninie. Trwały cały tydzień. W niedzielę były finały i nas, Dzierżyński klub bokserski, reprezentowało dwóch zawodników, Oskar Jędrysiak i Bartek Zalewski, którzy rok temu zdobyli mistrzostwo polskie. To są aktualnie mistrzowie polscy, aktualnie, no, można powiedzieć już ich, że tak powiem, tytuły i panowanie minęło, ale w tym roku zdobyli mistrzostwo polskie tylko w młodszej grupie wiekowej, w młodzikach. W tym roku startowali w grupie wiekowej kadetów, czyli z rocznikami swoimi lub starszymi. No i było troszeczkę trudniej, bo wiadomo, że w takim wieku rok starsi, to już jest troszeczkę inny poziom boksowania, są bardziej doświadczeni. No i liczyliśmy też na medale, nie powinniśmy się, no chcieliśmy złote, ale dużo nie brakowało. Oskar Jędrysiak zdobył medal brązowy, Bartek Zalewski zdobył medal srebrny, w finale przegrał też bardzo wyrównanej walce, także dużo nie brakowało, a mielibyśmy no tych zawodników z tymi najbardziej cennymi, że tak powiem, medalami. Oskar miał ciężkie walki z dwoma zawodnikami, których pokonał. Później niestety natrafił na zawodnika, który doszedł do finału i zdobył mistrza Polski. I tam poległ jednogłośnie na punkty, gdzie no, według mojej oceny ta walka była bardzo równa i mogła pójść w tą i w tą stronę, ale niestety to moja może nie do końca obiektywna opinia, bo sercem byłem gdzieś tam w nim w ringu i wydawało mi się, że ta walka była bardziej wyrównana. Bartek Zalewski jest zawodnik, który był obdarzony mocnym ciosem, dobrymi warunkami fizycznymi. Pierwszą walkę wygrał na punkty, drugą walkę wygrał przed czasem, bardzo dobrze. Później boksował zawodnikiem w finale, starszy o rok, właśnie tak powiedziałem, z większym doświadczeniem. Też ta walka była dla mnie bardzo wyrównana, tam był bodajże wynik chyba jakoś na punkty, był już, nie pamiętam, czy na pewno niejednogłośny. I też wydawało mi się, że Bartek zaboksował i zrobił tyle, ile mógł, chociaż minimalnie mógł więcej, ale wydawało mi się, że wystarczyło, żeby zdobyć te mistrzostwa Polski. No i niestety sędziowie, gdzie nie to tak, że się z nimi nie zgadzam, okej, okay, przegrał walkę, faktycznie walka była tak ciasna, że miał prawo też przegrać i zdobył drugie miejsce. Także jesteśmy zadowoleni, co roku podtrzymujemy tradycję, przywracamy z medalami z mistrzostw Polski i oby tak było dalej. Jakie kolejne cele na najbliższy czas? Teraz mamy mecz i też będą konfrontowali się z najlepszymi zawodnikami z Polski, z innych grup nadwiekowych i to już jest kolejny plus. Chcemy jeszcze startować w tym roku w turniejach międzynarodowych, gdzie najlepiej się nabiera doświadczenia. Chcemy też startować w naszym regionie, na Dolnym Śląsku, ale praktycznie tu się wszyscy zawodnicy znają i nie wiem, czy takie walki przegrane czy wygrane coś nam dają. Lepiej jechać nowe style, nowi zawodnicy boksujący troszeczkę inaczej i to na pewno podnosi poziom zawodników do góry. Kolejne sukcesy przed nami. Mam nadzieję, że się rok nie zakończy tymi dwoma medalami, bo jeszcze mamy mistrza polskich młodzieżowców, a mamy na sali paru młodzieżowców, których też chcemy wysłać. Mamy jeszcze Puchar Polski, turnieje Z2-3 międzynarodowe, na których też będziemy chcieli się pokazać. Także jeszcze mamy parę miesięcy i mam nadzieję, że to tym, tak powiem, dorobek medalowy jeszcze przywieziemy większy do Dzierżoniowa.